nazywam się Janusz Sanocki. W 1980 roku byłem jednym z założycieli Solidarności w Nysie. Byłem potem przewodniczącym Nyskiej Solidarności, przewodniczącym zarządu międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Solidarności Ziemia Nyska. Organizowałem Solidarność, potem trafiłem do więzienia. Żeby opowiedzieć o tamtych czasach, zacznę od zagrania wam i zaśpiewania piosenki, którą napisał poeta warszawski Jerzy Narbut. Był to hymn Solidarności, który oddawał bardzo dobrze atmosferę tamtych czasów i te wszystkie myśli i nadzieje, które nam towarzyszyły. Solidarni nasz jest ten dzień, a jutro jest nieznane. Lecz róbmy tak, jak gdyby nasz był wiek, pod wolny kraj spokojnie kładź fundament. A jeśli ktoś nasz polski dom zapali, to każdy z nas gotowy musi być. Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest ten dzień, połączmy się, bo jeden jest nasz cel. A jeśli ktoś nasz polski dom zapali, to każdy z nas gotowy musi być. Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. To solidarni nasz jest ten dzień, połączmy się, bo jeden jest nasz cel. Moi drodzy, żeby opowiedzieć wam o tamtych czasach, to trzeba zrobić skok przez całą epokę, bo dzisiaj żyjący ludzie, którzy nie pamiętają, czym był komunizm, czym były te czasy powojenne, potem lata 60., 70., nie są sobie w stanie wyobrazić takiego życia, w którym nie wolno wydawać gazety, jest cenzura, jest jedna partia, która on na każdy temat ma rację, są kolejki po masło, po cukier, po mięso, od rana ustawiają się kolejki. Po prostu nie jesteście sobie w stanie wyobrazić świata, w którym w sklepie jest na przykład tylko ocet, prawda? A żeby wybudować dom, to trzeba nie tylko mieć pieniądze, ale trzeba iść i dostać na przykład przydział na wapno, na cegły, na cement, na wszystko i o tym decyduje na przykład jakiś tam sekretarz gminy czy jakiś wydziału handlu. O tym, ile chleba wypiekać, decyduje minister. Tego nie jesteście sobie w stanie wyobrazić. Życia w biedzie, życia, w którym wszyscy zasuwają do pracy i zarabiają na przykład 10 dolarów na miesiąc, a dżinsy kosztują 20 dolarów. No, a tak było. Tak było. W takim kraju żeśmy żyli, w takim systemie żeśmy żyli. Komunizm to była bieda, szarzyzna. Co prawda nikt z głodu nie umierał. To trzeba powiedzieć, że w tej biedzie wszyscy mieli mniej więcej równo. Był taki, właściwie taka tak zwana urawniłowka po rosyjsku, czyli wyrównanie tej biedy było. I jeśli ktoś miał samochód, to był to jakiś mały Fiacik albo jakiś stary Zaporożec. Nie było tych różnic społecznych takich i to jakby troszkę może pozwalało jakoś żyć, prawda? Nie było bezrobocia, bo wszyscy mieli pracę w zasadzie. Każdy, kto chciał pracować, miał pracę. Jak się jechało rano do fabryki, o 6 czy tam o którejś, to ciężko się było do autobusu wbić, bo te autobusy jeździły, woziły ludzi do fabryki. W zakładach urządzeń przemysłowych w Nysie pracowało 4,5 tysiąca ludzi. W fabryce samochodów pracowało prawie 3 tysiące. W mojej fabryce, gdzie wtedy pracowałem, w fabryce pomocy naukowych, pracowało 350 osób. To były takie, dzisiaj już nie ma takich zakładów w Nysie, prawda? Dzisiaj są, najwięcej ludzi pracuje w szpitalu, w ZOZie, potem są urzędy, już nie ma zakładów pracy w Nysie, co jest bardzo oczywiście smutne. Ale wtedy były potężne zakłady, było mniej więcej ta tak zwana klasa robotnicza, czyli robotnicy, inżynierowie, technicy, ci co pracowali w zakładach przemysłowych, to było około 20 tysięcy ludzi w Nysie, pracujących. Ale bardzo mało zarabiających, a do tego dochodziła jeszcze
poczucie takiej deptania naszej godności narodowej. Po prostu był to, czuliśmy się pod okupacją sowiecką, bo w istocie tak było. Polska nie była krajem niepodległym, nie mieliśmy własnych władz. Były to władze narzucone przez Związek Sowiecki w 1944-1945 roku, jak się uczycie z historii. Byli to komuniści, to byli ludzie, którzy przyjechali razem z Armią Czerwoną na czołgach. Armia Czerwona i komuniści przy pomocy Armii Czerwonej NKWD rosyjskich sił wymordowali polskich patriotów, żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i innych. I o tych ludziach nie wolno było mówić. Właśnie przeżywaliśmy rocznicę Katynia, 71. Wtedy nie wolno było mówić o Katyniu, a żołnierzom mówiono i innym w szkole mówiono, że to Niemcy zrobili, bo tej zbrodni nie sposób było ukryć. Ona wyszła na jaw, ale wzmianka była, że to zrobili Niemcy, że tego nie zrobili Sowieci. Kłamano, po prostu kłamano. Kłamano na każdym kroku. To życie publiczne, cały przekaz, gazety, to było żywcem jedno wielkie kłamstwo. I nasz bunt w 80 roku, powstanie Solidarności, to nie chodziło tylko o masło, o chleb, o pieniądze, ale chodziło też, był to bunt przeciwko temu kłamstwu, przeciwko temu życiu w opodleniu, w takiej beznadziei, w życiu w zniewoleniu. Tak nasze pokolenie to pojmowało wtedy i dlatego jak wam zaśpiewałem tę piosenkę, gdzie są takie, no, bardzo piękna piosenka, która właśnie oddaje wszystko. Chodziło nam o to, żeby wybudować powoli, w sposób pokojowy, podwaliny, podwolny kraj, podwolne społeczeństwo. Zaczęło się to wszystko w sposób bardzo nieprzewidywalny i trzeba powiedzieć, nikt tego nie przewidział. Ja skończyłem studia w 79 roku, przyjechałem do mojego miasta Siedlonicy, zacząłem pracę w pomocach naukowych. Już na studiach miałem kontakt w Krakowie z takimi grupami tak zwanej opozycji demokratycznej. To było oczywiście bardzo ścigane przez policję polityczną, przez służbę bezpieczeństwa grupy. Powstawały wolne związki zawodowe, ale te wolne związki to było parę osób. Na Wybrzeżu to był pan Wyszkowski, pan Gwiazda, pan Kołodziej, młodzi ludzie wówczas. Oni zakładali wolny związek zawodowy, było 15 osób i pomagali robotnikom, których gdzieś tam zwalniano z pracy. Na Śląsku pan Kazimierz Świtoń tworzył wolny związek, ale policja ich ciągle zamykała do więzienia, zamykali ich na dwie doby, wypuszczali, znowu zamykali, robili rewizje. Już wtedy zaczęły się ukazywać tak zwane podziemne wydawnictwa, bezdebitowe, ponieważ za czasów komunizmu nie wolno było wydrukować jakieś gazety, ulotki, ani na przykład wystąpić gdzieś na scenie bez przedstawienia tego, co się chciało powiedzieć Urzędowi Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, czyli cenzurze. Cenzura to jest określenie, co wolno powiedzieć, co wolno napisać, czego nie wolno. I cenzura, żeby wydrukować jakąś gazetę, na przykład tygodnik jakiś, szło się z tymi wszystkimi artykułami napisanymi na maszynie, cenzor wykreślał niektóre zdania albo w ogóle wyrzucał. Nie wolno było pisać o zatruciu środowiska, o bezrobociu, o wypadkach przy pracy, o politycznych prześladowaniach. To w ogóle nie miało prawa się ukazać, takie informacje w gazetach, które wychodziły wtedy oficjalnie. W związku z tym, żeby pisać prawdę, te pierwsze grupki opozycjonistów, które się w 70-tych jeszcze latach pojawiły, zaczęły wydawać swoje biuletyny. Biuletyn informacyjny KOR, Konfederacja Polski Niepodległej, taka partia powstała w 79 roku, wydawała swoje gazetki, Drogę i tak dalej. Ja to wszystko miałem dostęp do tego w Krakowie i wiedziałem o tych rzeczach. Poza tym źródłem informacji była Wolna Europa, Radio Wolna Europa nadające z Monachium, finansowane przez Amerykanów. I myśmy wiele rzeczy stamtąd się dowiadywali, ale tak w ogóle z gazet takich tych oficjalnych, co pełno ich było w kioskach, to nie sposób się było tego dowiedzieć. Z telewizji również. Kiedy w 78 roku został wybrany Karol Wojtyła na papieża, telewizja bardzo cenzurowała wszystko. Potem jak za rok, w czerwcu 79 papież Jan Paweł II przyjechał, to trudno było nie pokazać, że przyjechał, ale kamera telewizji publicznej pokazywała tylko papieża i zakonnicę, a w ogóle nie wolno było pokazać tych milionów ludzi, którzy przyszli na spotkanie z papieżem, bo komunizm walczył z religią. To też był jeden z powodów tego, żeśmy się czuli zniewoleni, ponieważ
No, Polacy są narodem katolickim i większość z nas jest, wierzy w Boga, chodzi do kościoła, chodziła, a wtedy to było zakazane, po prostu było źle widziane. Ktoś, kto chodził do kościoła, kto był wierzący, nie mógł zostać dyrektorem fabryki, nie mógł zostać milicjantem, policjantem, nie mógł być oficerem w wojsku. Wszyscy oni musieli mówić, że są niewierzący, być ateistami, bo tego wymaga zapisywać się do partii komunistycznej, bo oficjalną ideologią, tak zwaną wiarą tej partii, bo to ideologia to jest pewnego rodzaju wiara, to był ateizm, czyli przekonanie, że Boga nie ma, istnieje tylko ewolucja, Boga nie ma, można wszystko robić, skoro Boga nie ma. Myśmy byli wierzącymi ludźmi, jesteśmy i to nas również prześladowano, wykluczano, nas czuliśmy się wykluczeni z tego, dlaczego człowiek wierzący nie może być dyrektorem fabryki na przykład, prawda, czy policjantem. Znam przypadki ludzi wyrzuconych z policji za to, że właśnie, że byli, czy nieprzyjętych w ogóle, czy wyrzuconych, że byli ludźmi wierzącymi, że ochrzcili dziecko albo wzięli ślub kościelny. To było potworne prześladowanie, które jednocześnie sprawiało, że Kościół był taką ostoją dla opozycji, zawsze pozwalał się spotykać w salkach i tak dalej. Tam mogliśmy się spotykać. Ale to był powód, dla którego też to prześladowanie komunistyczne było takie wyraźne, tak wielu ludzi czuło tę opresję, to, że są prześladowani, bo większość była wierzącymi, a szczególnie to się wszystko ujawniło, kiedy papież Wojtyła, Karol Wojtyła został papieżem. Wtedy Polacy no, po prostu oszaleli z radości, to było coś wspaniałego. A jednocześnie władze jakby, widać było, że władzom jest to nie na rękę, bo nagle się okazało, że te lata, 40 lat indoktrynacji, czyli wpajania w głowy, że Boga nie ma, prześladowania ludzi za śluby, za kościelne, za chrzty dzieci, że to wszystko nagle wzięło w łeb, że miliony ludzi wyległo na ulicę, żeby witać papieża i manifestować swoją religijność. I wtedy kamera telewizji, jak dziś pamiętam, to nie chciała pokazać tych milionów, bo to była klęska i klęska komunistów, taka moralna klęska wtedy to była. W związku z tym pokazywali tylko śpiewające zakonnice i papieża, zakonnice i papieża i tak na okrągło. A tu miliony, a my jesteśmy w Krakowie na Błoniach, bo witamy papieża, kilka milionów ludzi wyległo ze sztandarami polskimi, z orłem w koronie, z hasłami rozmaitymi. I od tego entuzjazmu całego narodu jakby odcinało się to, ta konsternacja, zażenowanie i strach tych nielicznych, którzy rządzili wtedy. I było widać, że to oni nie są nasi, że oni są gdzieś skądś przysłani, są innymi ludźmi, nie reprezentują narodu, reprezentują sami siebie i obce mocarstwo, czyli Związek Sowiecki. Ta wizyta papieża, tak pokazywana w telewizji, w ogóle ta wybór papieża i jego wizyta, jego słowa, jego przekaz były bardzo wielkim bodźcem dla powstania właśnie Solidarności za rok, bo to był czerwiec 79 roku, kiedy Polacy zobaczyli, jak wiele ich dzieli od władzy, jak ta władza jest obca, narzucona, wyznaje inne wartości, nie reprezentuje nas, okrada nas, bo wtedy wszyscy widzieliśmy, że ten układ komunistyczny ciągle pracujemy, a nic nie ma w tych sklepach. Produkujemy maszyny, parowozy, czołgi, fabryki kwasu siarkowego, wszystko robimy, a tu mamy węgiel, a tu nic w tym kraju nie ma. Puste sklepy. W związku z tym byliśmy po prostu przeciwko tej władzy i kiedy się zaczęły pojawiać te zalążki takiej opozycji demokratycznej, takie grupy, niewielkie bardzo grupy, bo w skali kraju to było kilkadziesiąt w sumie osób, więc to bardzo niewiele. W połowie lat 70. po wypadkach w Radomiu, gdy robotnicy protestowali przeciwko podwyżkom cen, policja ich biła, zwalniała z pracy, wtedy ta milicja obywatelska. I wtedy zaczęły powstawać pierwsze grupy opozycyjne broniące robotników. Powstał Komitet Obrony Robotników, który pomagał prawnie tym zwalnianym z pracy i bitym robotnikom. I od tego się zaczęła taka tak zwana demokratyczna opozycja. Demokratyczna dlatego, że nie